To jeden z najpiękniejszych obrazów Rembrandta. Nosi tytuł Żydowska narzeczona, choć prawdopodobnie pokazuje małżeństwo i to już w dojrzałym wieku. Świadczą o tym przerzedzone włosy mężczyzny, zmarszki czy worki pod jego oczami. Siostra Wendy Beckett w swoich wędrówkach po historii sztuki zachodu zwraca uwagę, że mężczyzna, dotykając piersi kobiety, równocześnie kładzie rękę na grubym złotym łańcuchu, który stanowi element jej biżuterii. Ten łańcuch oznacza ofiarę, poświęcenie. Miłość to nie tylko uczucie miłość to także więź, rezygnacja ze swojego dobra na rzecz drugiego człowieka, poświęcenie. Z obrazem tym związana jest pewna ciekawostka. Otóż w 1993 roku poddano ten obraz konserwacji. I w związku z tym przesiedlono go promieniami rentgena, badano go w podczerwieni i okazało się, że pod tą wierzchnią warstwą, którą dziś podziwiamy, kryje się starszy obraz, również autorstwa Rembrandta. Ten stary obraz przedstawia miłość, ale ujętą w sposób czysto fizyczny. Akt pomiędzy mężczyzną a kobietą. Rembrandt wrócił do swojego dawnego obrazu, prawdopodobnie korzystając ze swoich doświadczeń, może również Trudnych doświadczeń, błędów, jeszcze raz podszedł do tematu miłości. Tym razem w sposób już niezwykle dojrzały. Widzimy na tym obrazie miłość ukazaną w sposób duchowy. Mężczyzna, jak to mówi siostra Wendy, w swoim albumie, w swojej książce, stara się jakby wniknąć w to, co myśli ta kobieta. Stanowią jedność. Nawet niektórzy twierdzą, że ten obraz jest alegorią i przedstawia miłość Chrystusa do Kościoła. Rozpoczynamy tydzień wychowania pod hasłem Budujmy więzi. Chcemy zastanowić się wspólnie, w jaki sposób pogłębić nasze relacje, by stały się bardziej głębokie i dojrzalsze. Jak przejść tą drogę, którą przeszedł Rembrandt. Zapraszam wszystkich do dobrego przeżycia 10 Tygodnia Wychowania w Polsce.